Dzień dobry. Pozdrawiam całą rodzinę, moich braci. A Jezu, bracia to rodzina przecież. Aż od razu? O Boże, już nie pamiętam. Kadrę, ponieważ mnóstwo czynników na to wpływa. Że chciałbym tutaj przypomnieć, że mucha mnie... Widzę właśnie. Ja nie chcę mi się już. Tak. Ok, stoimy sobie w takim nie za szerokim rozkroku i unosimy sobie pierwszą przednią część w przód. Ten oto stworzy, tak? Jestem Bartosz Dobrowolski z klubu X-Fight. Startowałem na Mistrzostwach Polski w formułach Point Fighting, Light Contact i Kick Light. We wszystkich zdobyłem najwyższe miejsce. I przyjechałem tutaj, żeby po pierwsze zdobyć doświadczenie, po drugie dostać się do kadry narodowej. Okej, chcesz kogoś pozdrowić? No na pewno moich rodziców i brata, siostrę. Nazywam się Zosia Waśk, jestem z klubu WM Warriors. Na Mistrzostwach Polski zdobyłam pierwsze miejsce i zostałam mistrzynią. Moim celem jest dostanie się do kadry narodowej i reprezentowanie jej na zawodach w Turcji. Teraz odbywa się poranny rozruch i jest czwartek. Pozdrawiam moich trenerów. I pozdrawiam również siostry, Julię i Wiktorię, bo ostatnio jak ich nie pozdrowiłam, to krzyczały na mnie. I pozdrawiam mamę i tatę. Mobilnie, fałszywe ataki z wody, lewa, prawa, rodzina, góra, dół. Uwaga, liczą się punkty tym razem, tak? Nie ulewamy głowy sobie, tylko punkty. Blisko siebie i zdobywamy sobie punkty, tak? Staramy się nie stracić punktów, tylko samymi low kickami próbujemy zdobywać punkty.
Cześć, jestem Igor. Przyjechałem z Gdańska z klubu Champion Gdańsk. Jestem na konsultacjach po raz pierwszy i moim celem jest rozwijanie swoich umiejętności oraz dostanie się do kadry i pojechanie na Mistrzostwa Europy w Turcji. Chcesz kogoś pozdrowić? Rodziców i przyjaciół. Nazywam się Marika Morelowska, na co dzień trenuję w klubie Valhalla Fight Club w Mińsku Mazowieckim i aktualnie przybywam na zgrupowaniu kadry Polski w Kiklajcie. Mamy aktualnie trening techniczny, atmosfera jest bardzo fajna, luźna. No i... Ile lat trenujesz? We wrześniu wybiję 9. Czy jeszcze jakąś inną formułę oprócz Kiklajtu startowałaś w jakiejś innej formule? W Mistrzostwach Polski w light kontakcie, ale ewidentnie Kiklajt to jest moja taka, moja formuła. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam mojego trenera, moich rodziców i wszystkich klubowiczów z Valhalla. Kiedy załóżmy strona kontratakująca będzie nadążać, to strona ofensywna może powiedzmy przyspieszać. I teraz tak, robisz atak składający się z dwóch uderzeń. Nie ma znaczenia jaka to technika, czy to będzie noga, czy ręka. Dwa uderzenia. Ty kontratakujesz minimum 4-5 uderzeń, tak? Czyli przyjmujesz, oddajesz, przepuszczasz, oddajesz. Nie wiem, co będziesz robił, ponieważ nie wiem, jaki będzie atak, tak? Czy to skontrujesz ręką, skończysz nogą, nie ma znaczenia. Czy nogą, a skończysz ręką, też nie ma znaczenia. Mile widziane są przejścia w lewo lub w prawo za plecy, nie? Rozumiemy? Kontratak ma być szybki, nie za silny, ale szybki. Coś w tym rodzaju, okej, dobra. Teraz ty spróbuj dwa uderzenia zaatakować, a ty kreatywną akcją skontrować. 4-5 uderzeń, nie? Spokojnie się skoncentruj. O właśnie, więcej uderzeń. Dobrze. Pamiętaj, też low kicki są. Okej, dobra. Za bardzo nie czarować proste rzeczy. Proste rzeczy wykonywać. Zgadza się nam atakować. Niczego się nie nauczymy. Atak starajmy się przechwytywać. W momencie, kiedy zawodnik atakuje, nie ma skupiony uwagi na obronie. To jest szansa na skuteczność. Przechwycimy. Jeżeli zostaniemy trafieni, trudno, tak nie jest łatwo, tak nie jest wybrać. Przechwytujemy atak, tak? Nie, że ja przyjmuję. Aha, skończył to teraz ja. Tu jest uwaga, lecimy. Cześć, nazywam się Arej Gasparian. Trenuję w klubie SKF Boxing Zielona Góra. Trenerzy tutaj są bardzo mili, bardzo dobrze nas przygotują. W Mistrzostwach Polski zająłem 1. miejsce i jestem tutaj, żeby dostać do kadry i polecieć do Turcji na Mistrzostwa Europy. I mam nadzieję, że zajmę 1. miejsce. No i tyle. Chcesz kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam mój cały klub, rodzinę, trenera. I ostatnia, hop! Mam na imię Pola Stołowska i jestem z AZS AWF Warszawa. Aż od razu? O Boże, już nie pamiętam.
Co jest dla Ciebie najważniejsze? Najważniejsze w życiu jest rodzina, no bo bez nich by mnie nie było i nie urodziłabym się, nie miałabym w sumie nic i uczą mnie bardzo dużo rzeczy, wychowania, wszystkiego. No i drugi najważniejszy jest też pasja, sport, bo bez niego nie byłoby mnie. W tym roku udało mi się zdobyć 3 mistrzostwa Polski formuł planszowych. Bądźcie, kiklajcie i lajcie. Ciężko pracowaliśmy z trenerem. Przyjeżdżam, żeby wzbogacić technikę, posparować z najlepszymi zawodnikami z Polski i też spotkać się z przyjaciółmi, bo zawsze jest fajna atmosfera, można się spotkać, pogadać, zawsze na zawodach potem to widać, wszyscy kibicują, no i tak, no i być lepszą. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę, psa, babcię, dziadka, brata, w sumie całą rodzinę, wszystkich przyjaciół z kadry i poza i trenera. Dobra, konsultacje kadry polskiej kadetów w Kiklajcie. Konsultacja naprawdę już selekcja przed najważniejszym wydarzeniem w tym roku, jakie są Mistrzostwa Europy w Turcji. No co, mamy świadomość, że piątek, sobota, niedziela. Dziś już pomału kończy to wszystko. Mniej więcej z trenerem Rafałem oceniliśmy jakość zawodników, moc zawodników, wytrzymałość z młodszym, starszym. No co, no przed nami teraz duże wyzwanie. Dziś młodzież dowie się mniej więcej z tych 36 osób, które tutaj przyjechało, dowiedzą się, kto jest w takim w pierwszym gronie możliwości co do sportowych jakości i zdobycia medali na Mistrzostwach Europy. No i będzie też oczywiście grupa rezerwowa, bo nie ukrywamy, że ten rok to bardzo finansowo ciężko będzie sprostać oczekiwaniom i klubów i tych zawodników. No cóż, my robimy co możemy. Miejmy nadzieję, że tych środków będzie coraz więcej, ale jeżeli nawet nie, no to musimy postawić na to, że lecimy samolotem, a nie żadnym autokarem, więc mamy świadomość, że to nie jest łatwe dzieło. Przez te 3 dni zrobiliśmy tę selekcję, wiemy kto i powinien polecieć, tylko teraz zobaczymy, czy będą takie możliwości. No nie jest łatwe dzieło. Ja już mówiłem to już na poprzednich konsultacjach, że tu nie ma słabych. Tutaj przyjeżdżają naprawdę już zawodnicy, którzy są topowi, zdobywają Mistrzostwa Polski, zdobywają zawody, jakieś tam Puchary Polski, więc oni wiedzą, po co jadą, chcą jechać i są zmotywowani. Nawet patrząc tutaj z trenerem Rafałem na temat pozrywane poduszki, bolące nogi, ich to boli przez pierwsze kilka tam sekund, a później o tym wszystkim zapominają, adrenalina plus chęć walki, chęć udowodnienia sobie, chęć udowodnienia nam, swoim trenerom czy rodzicom, że to, że ich przywieźli z Wrocławia, skądkolwiek, z całej Polski, znaczy, że na to zasłużyli. No cóż, ja mogę od siebie powiedzieć, ja jestem dumny z nich wszystkich, bo naprawdę przez te całe dni pracy naprawdę dają z siebie dużo. Jest to niewielka grupa powiedzmy tych młodszych kadetów, czy tam nawet starszych, którzy są już po tym sezonie takim sportowym, zawodniczym troszkę zmęczeni i troszkę odpuszczają, bo i ładna pogoda, i koniec roku, i po egzaminach, cokolwiek, jakkolwiek to brzmi, ale to są jednostki. Tutaj są zawodnicy i zawodniczki naprawdę wojownicy i zasługują na miano bycia członkiem kadry. No ode mnie to tyle. No, miejmy nadzieję, że ten poziom, który tutaj prezentują, jeszcze na jakichś zawodach czerwcowych, ewentualnie przygotowawczych w wakacje, że będą w gazie i ten wyjazd do Istambułu spowoduje, że wrócimy z najlepszymi medalami, że ten samolot będzie miał ciężko. No, zarówno mi się to marzy, jak i Rafałowi. Także no cóż, od siebie to tyle. Dziękuję i zapraszam do współpracy wszystkich. Z tego korzystać, ale czasami trzeba. I teraz, dobra, kto by tutaj mógł się zaprezentować? Raz, dwa, o właśnie. Minimalny może być taki półkroczek, nie minimalny, nie? Ale tutaj nawet te low kicki z przeskokami. Dawaj, Kasper. Raz, dwa, o właśnie, lewą nogą. Jeszcze raz. Raz, dwa, o właśnie, i zmiana, i szybka zmiana. Szybko wracamy, żeby to było tempo, o właśnie, i już szybka zmiana. Raz, dwa, i już szybka zmiana, o właśnie. Dobra.
Jestem Krystian Turbiasz, jestem z klubu Knockout Team Bełchatów. Jestem pierwszy rok kadetem starszym, a moja ulubiona gra na komputerze to Minecraft. Jak lubisz spędzać czas wolny? Raczej wychodzić z kolegami i koleżankami. Pozdrawiam całą rodzinę, moich braci. A, Jezu, bracia to rodzina przecież. Jeszcze raz. Pozdrawiam całą rodzinę i dzięki konsultacjom poznałem super kolegę Wojtka Gajka. Jesteśmy podczas konsultacji kadry narodowej kadetów starszych i młodszych. Tym razem gościmy w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zgrupowanie miało na celu wyłonić kadrę, która zmierzy się podczas Europy w Turcji pod koniec sierpnia bieżącego roku. Wybór będzie niewątpliwie trudny na tą ścisłą reprezentację, która będzie walczyć podczas Mistrzostw Europy, między innymi poza formą psychomotoryczną. Też niewątpliwie takie czynniki jak koszty związane z wylotem do Turcji. No ale nie chcemy tutaj zdradzać, ponieważ pierw kadrę musi zaakceptować Polski Związek Kickboxingu, więc wkrótce zainteresowani się na pewno o tym dowiedzą. Nie rozkręcasz się. O, mocy uderz. O, właśnie. O, tu. Nie rozkręcasz to. Hop, 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 przejście.